Dzień dobry, moi drodzy. Witam w niedzielny poranek. Jest godzina 8 rano. Za pół godzinki śniadanie, więc w tym czasie zdążę sobie wypić kawę, która już się przygotowuje. Zobaczmy, co mamy za oknem. Raczej spacerowa pogoda. Ale to wszystko się oczywiście może zmienić w ciągu dnia jeszcze. I na pewno tak będzie. Oby w właściwą stronę. Trzy samochody, które stoją, czy przynajmniej dwa, które stoją przy ośrodku, podjechały jeszcze wczoraj, przed północą praktycznie. W sumie to nawet nie wiedziałem, że można tak późno przyjechać i zostać zakwaterowanym. Żołądek woła, idziemy na śniadanie. Akurat z okna na korytarzu mam bardzo dobry widok na stołówkę i widać, że jeszcze nie jest otwarta, bo wszyscy czekają. Nie ma się co spieszyć w takim razie. Stołóweczka otwarta. Idziemy jeść. A no i poczytamy oczywiście, co to tam na to śniadanie jest. Wczoraj wieczorem sobie jeszcze czytałem, ale szczerze nie pamiętam. Jajecznica chyba. Zjedzone. Tradycyjnie nie idę do pokoju, żeby to odleżeć, bo wprost przeciwnie, idziemy na patrol, żeby spalić te kalorie i to odspacerować. Trzeba by obmyślić jakiś plan na dzisiaj, co tu robić, co nagrać, gdzie pójść i co pokazać. Tyle razy byłem w Brzeżynie, tyle razy byliście tutaj ze mną, że boję się popaść w jakąś monotonię i rutynę i pokazywanie wam w kółko tego samego będzie po prostu nudne. No ale postaram się temu jakoś zaradzić i jakieś ciekawostki pokazać. No wieje mocno, ale nie ma takiej tragedii, jak to było wczoraj. Nawet jest kawałek plaży. Przynajmniej tu. Bo tam, jak widać, nadal fale podchodzą pod knajpkę, która tam została dość mocno podmyta. Zresztą tutaj też. No ale tyle, ile się da, tyle pospaceruję. Najwyżej wrócę z mokrymi butami. Feeling how the chills are rushing.
przyznajcie, że to dość przygnębiający widok. Zimno, szaro, wiecznie i pusta plaża. Najgorsze jest to, że nawet przy takiej pogodzie nie nagrywałem tego idąc plażą. Nawet przy takiej pogodzie i przy takim stanie plaży, jaki widzieliście wczoraj, chodził gość z wykrywaczem. Raczej nie wyglądał na profesjonalistę. Ale może coś tam wydubał. No ale wystarczy jeden czy dwa cieplejsze dni, żeby tych ludzi na plaży znalazło się znowu mnóstwo i znowu potem na bieżąco gubionych rzeczy można szukać. Spacer zakończony. Spacer pośniadaniowy, spalający kalorie, zakończony zakupem drożdżówki. Taki paradoks. Czas na obiad. Jest już po godzinie 14. Boję się, że wszystkie jadłodajnie będą dość mocno obsadzone. No ale zgapiłem się. Trudno, moja wina. A dzisiaj sobie pójdę do malinowego miejsca. Jeszcze w tym roku tutaj nie byłem. W czerwcu jeszcze jadłodajnia była nieczynna. Wczoraj tam zaglądałem. Działa. Ceny są przystępne. No i zobaczymy, jak będzie z jedzeniem. Taki jest pierwszy plan, że pójdę tam. Jak nie, no to tradycyjnie czary mary pewnie. No jednak nie będzie malinowe miejsce. No tak jak mówiłem, przyszedłem troszeczkę nie w czas. Już na dzień dobry pod samym menu jest informacja, że czas oczekiwania to jest około 20-30 minut. Nie chcę mi się tyle siedzieć. Idę zobaczyć dalej. Dobra, stanęło na tym, że jestem w Czarnowie. Na placku węgierskim, który polecało mi kilka osób. W tym miejscu placka po węgiersku faktycznie jeszcze nie jadłem, więc będzie okazja spróbować. Za każdym razem ten placek jadłem na drugiej stronie ulicy w Barakudzie, ale tam niestety te ceny są w tej chwili takie, że mnie na niego nie stać. No i co, wygląda dobrze. Można chwilkę tam prosić? Żeby tam... Tak, jasno, oczywiście. Placek wygląda dobrze, więc spróbujemy.
Na żadne skarby to bym nie liczył, ale spacerek z wykrywaczem będzie można sobie zrobić po południu. Widzę, że ludzie wybrali sobie nowe miejsce do leżenia. Tutaj przy tym nowym falochronie jest dość mocno osłonięte od wiatru. Widzę, że tu się ludzie rozkładają. Przy samiutkim falochronie nawet dość sporo osób leży. No i może to jest właśnie to miejsce, w którym uda się coś ciekawego znaleźć. Słońce wyszło, piasek momentalnie wysechł. Od razu się będzie w nim dużo lepiej szukało. Skoro tak ładnie to wygląda, to myślę, że można sobie po prostu zrobić teraz spacer aż do mojego zejścia z plaży. A jak się nie da, no to wejdę kawałek wcześniej, ale zobaczymy przynajmniej ilu ludzi jest porozkładanych i czy będzie szansa na coś do znalezienia. I co wy na to? Tak to można. Słoneczko, wiatr lub morza, szum fal. Ekstra. Wieczór. Pogoda jest bardzo ładna, wiatr się uspokoił. Co prawda szum morza już słyszę, pomimo tego, że dopiero co wyszedłem do środka. Ale przynajmniej jest na tyle słonecznie i ładnie, że będzie można bez problemu pochodzić po plaży i czegoś na niej poszukać. Mam sprzęt. Liczę na to, że popołudniowi turyści, którzy gdzieś tam dzisiaj się plażowali i leżeli, coś po sobie zostawili. Jeszcze raz od długiej chwili, ale jest. Złoty paczka. Czyli nie ma co w poszukiwaniach ustawać. Co tam dalej? Gdzieś coś jeszcze powinno być. Tak mówił przynajmniej sygnał. Grubo. Piąteczka. Tak. Nie zrobiłem ani kroku dalej. Stoję cały czas w tym samym miejscu. Już można powiedzieć, że jest to moje ulubione miejsce. W sensie takim, że znalazłem hotspota. Ktoś siedział i mu się sypało z kieszeni. Kolejny sygnał z tego samego miejsca.
50 groszy. Chodzę z plaży, bo i tak już nic nie widzę. Idę w stronę swojego zejścia na plażę. No, nałaziłem się troszeczkę, nie powiem. Ale ku mojemu zaskoczeniu, takiemu oczywiście pozytywnemu, parę złotych jest. Jest też inna waluta. Ale to dopiero ocenię, jak przyjdę do pokoju, bo po cienku nie jestem w stanie tego stwierdzić. No i znalazłem coś. Będę musiał zidentyfikować, a jak przyjdę do pokoju, to Wam pokażę, co to jest. Bo mam nieodparte wrażenie, że to jest znowu coś, co zostało wyrzucone przez pogłębiarkę z dna portu. I jest to dość stare. Okej, więc możemy podsumować dzień drugi. Pierwszy pełny dzień pobytu w Mrzeżynie. I podsumować pierwsze kopanie na plaży. Szczerze powiem, widząc pogodę, jaka była dzisiaj od rana i wczoraj zresztą też, to nie spodziewałem się tego, że w ogóle uda mi się wyjść na tą plażę i cokolwiek znaleźć. Tym bardziej, że wczoraj przy tej naprawdę niekorzystnej, wstrętnej wręcz pogodzie spotkałem i tak jakiegoś łazika, który chodził z wykrywaczem. Ale mówię, no pójdę. Pójdę, trzeba spróbować, a jak nic nie znajdę, to przynajmniej będzie spacer. No i okazuje się, że spacer był całkiem udany. Nie spodziewałem się jakichś wielkich znalezisk. A co znalazłem? No to patrzcie, już Wam pokazuję. 5, 2, 3 złotówki, 50 groszy, 20 groszy, 30. Żdżarta, piątka, dwójka i tak dalej. W sumie łącznie jest około 11 zł. I teraz uwaga. Na tej plaży zdarzyło mi się to pierwszy raz. W zajechanym stanie i tak naprawdę musiałem na to patrzeć przez zdjęcie w telefonie, które mogłem sobie powiększyć. Dwie złotówki z PRL-u. Nie wiem, jak one się uchowały na tej plaży. Domyślam się, jak się uchowały na tej plaży. To są również pieniądze, które zostały wyrzucone przez pogłębiarkę z dna portu. No innej opcji nie widzę. Do tego. Waluta obca w postaci 50 kopiejek. I coś, co na 100% jest z dna portu. Sporej, bo około 5 cm średnicy. Nie wiedziałem, co to jest. Czy to jest jakaś zatyczka, czy to jest zakrętka. Na tym jest napis Staufer system numer 5. I to jest tak naprawdę fragment tylko. Bo sprawdziłem sobie, czy próbowałem przynajmniej sprawdzić w internecie, co to może być i do czego to może być. I okazuje się, że jest to jakaś smarowniczka.
zwana potocznie kalamitką, i tyle mi się udało na razie w internecie znaleźć, i że miały różne oznaczenia. Ta jest z oznaczeniem numer 5. No i szczerze powiem, nie wiem, do czego służyła. No do jakiegoś urządzenia. Jeżeli ktoś z Was coś na ten temat wie i może podpowiedzieć ewentualnie, co to może być, to bardzo było fajnie. Napiszcie w komentarzu. Także jak na pierwszy dzień poszukiwań jestem zadowolony, a wręcz przyjemnie zaskoczony tym, co udało się znaleźć. No i co? I to tyle. 23:20. Dzień się pomału kończy, trzeba iść spać. Widzimy się rano. Drugiego pełnego dnia pobytu na wakacjach w Bogdance 2022. Tyle z mojej strony w takim razie. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.